możliwość wywłaszczeń pod budowę elektrowni wiatrowych, coraz mniej zobowiązań dla koncernów zajmujących się produkcją tzw. zielonej energii. Kto jest autorem kontrowersyjnego projektu ustawy przedstawionego przez Polskę 2050? Zapraszam na program. Filip Adamus, PCH24. Witam Państwa w programie Ordo Iuris w imię zasad. Dziś pomówimy o projekcie, o którym głośno w mediach, o którym głośno w polskiej polityce. Mowa o projekcie zmian dotyczących budowy elektrowni wiatrowych. A z nami jest pan Kamil Smulski z Ordo Iuris. Witam serdecznie, panie Kamilu. Dzień dobry. Za chwilę przejdziemy do rozmowy o szczegółach tego projektu. On wzbudził bardzo duże kontrowersje związane z możliwym i podejrzewanym udziałem nawet lobbystów w jego napisaniu, ale zanim poruszymy ten istotny i szeroko dyskutowany temat, zachęcam Państwa do wsparcia powstającego właśnie filmu najnowszej produkcji naszej telewizji Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. Darczyńcy, którzy wesprą ten projekt, dostaną dostęp do jego przedpremierowej wersji. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w opisie materiału, a my przechodzimy do rzeczy. Panie Kamilu, pierwsza kontrowersja, taka najgłośniejsza, dotycząca tego projektu przedstawionego przez Polskę 2050, to prawdopodobieństwo i możliwość wywłaszczenia pod budowę elektrowni wiatrowych. Czy to jest realne zagrożenie, realna perspektywa, że Polacy mogą tracić swoje nieruchomości na rzecz koncernów, które będą stawiały te wiatraki? Znaczy to jest tak, ten złożony projekt ustawy przewiduje rozwinięcie katalogu celów publicznych przewidzianych w ustawie tam o gospodarce o nieruchomościami. Właśnie tym celem, nowym celem publicznym miało być budowa elektrowni wiatrowych. I właśnie problem na tym polega, że cele publiczne są przesłankami do możliwości dokonania wywłaszczenia. Tak? Tam jest oczywiście, to jest nieprosta procedura, tak, bo to chodzi o to, że na początku musi być plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja ustalająca miejsce tej inwestycji publicznej. Natomiast oczywiście to może być na tym etapie już zaskarżane. Następnie wywłaszczenie może dokonać tylko Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, które z kolei dopiero wtedy by mogły ewentualnie ten grunt przeznaczyć na jakąś inwestycję lub też nawet sprzedać, jeśli to byłoby uzasadnione tą inwestycją. Więc w mojej ocenie zagrożenie na pewno występuje, chociaż praktyka pokazuje, że szczególnie z tych przepisów dość rzadko się korzysta. Tak? Bo tam ten katalog jest dość szeroki, ale ma małe zastosowanie w praktyce. Bo na przykład jeśli chodzi o wywłaszczenie pod drogi publiczne, to trochę się w ramach innego trybu odbywa. Też to jest wywłaszczenie, też tam jest pewne pokrewieństwo, ale to trochę inaczej wygląda. Więc nie wiadomo, jak to byłoby w praktyce. Przepis w mojej ocenie daje taką możliwość władzom publicznym. Tak? Tutaj była cała procedura wywłaszczenia, to też cały czas jest procedura administracyjna, możliwość zaskarżenia, odwoływania się. W międzyczasie tam jest obowiązek przeprowadzenia na przykład konsultacji, więc nie wiadomo, jak byłoby to się wyglądało w praktyce, ale na pewno możliwość jest. No właśnie, pojawia się takie ryzyko, takie prawdopodobieństwo. Kolejnym takim zagrożeniem, kontrowersją związaną z tym projektem jest zmniejszenie odległości wymaganej od zarówno domów jednorodzinnych, jak i, jak zwracają uwagę komentatorzy, od parków narodowych, krajobrazowych, wymaganej do budowy elektrowni wiatrowej. Panie Kamilu, trochę więcej szczegółów na ten temat. Wesprzyj projekt filmowy Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy i zyskaj przedpremierowy dostęp. Link do wsparcia znajdziesz w opisie. Przede wszystkim oni chcą w tym projekcie ustawy chcą powrócić do starego kryterium, mianowicie kryterium akustycznego. Chodzi o to, że oni będą dopuszczać tam
dopuszczalna odległość będzie oceniana na podstawie emitowanego hałasu. Z tym, że minimalna odległość musi być 300, jeśli chodzi o tam zabudowę domów jednorodzinnych i tego typu jakby tam tego typu zabudowę. Natomiast w przypadku wielorodzinnej zabudowy to tam jest 500 metrów. Niemniej chodzi o to, że i tak tam, jeśli porównać, jakie tam byłyby odległości, tam jest cała tabelka tych wyliczeń co do nawet jednego decybela, odległości byłyby gwałtownie zmniejszone w porównaniu do obecnego stanu prawnego, który obecnie przewiduje 10-krotność wysokości wiatraka, tej turbiny wiatrowej, co w praktyce wychodzi mniej więcej między 1800 a 2000 metrów, tak, czyli ta odległość, bo te wiatraki mają 180-200 metrów, tak zazwyczaj to wygląda. Na kanwie obecnej tej ustawy na przykład to te najgłośniejsze wiatraki by miałyby podobną odległość jak obecnie, natomiast te cichsze właśnie by mogły już schodzić coraz niżej. No i to jest tutaj problem, bo oczywiście no, kryterium akustyczne jest bardzo istotnym kryterium, bo niewątpliwie hałas zaburza normalne funkcjonowanie, ale jest też nieuwzględnione kilka innych elementów. Mianowicie chodzi o kwestię tak zwanego efektu migotania, tak? Czyli że wiatraki potrafią rzucać cień na taki przemijający na nieruchomość i to obniża komfort życia na tej nieruchomości. Jest tam jeszcze kwestia tego, że to ogólnie jest zniszczony krajobraz, jako taki, no, tam ktoś wychodzi i tak ma pola przed sobą i nagle jakieś farma wiatraków stoi niedaleko ten miejsca zamieszkania. No i wreszcie jest kwestia tego, że no, te turbiny wiatrowe niszczą środowisko, przede wszystkim zagrażają ptactwu. I dlatego właśnie no, całkowicie niezrozumiałym dla mnie jest umieszczenie tego w okolicach obszarów chronionych, tak, gdzie jest wiele gatunków potencjalnie zagrożonych wyginięciem. Tak. Logika tutaj jest taka, no, tu trudna do wytłumaczenia, szczególnie że przecież obecna większość parlamentarna no, w swoich postulatach przewiduje tak zwiększenie ochrony środowiska, bardzo szeroko to ujmując. Tak. No właśnie, niektórym się wydaje, wielu komentatorów to podkreśla, że ten brak logiki w tej ustawie, tak dziwne, trudne do zrozumienia postulaty daje się wyjaśnić wpływem lobbystów. Mówimy przecież o daleko idącej liberalizacji przepisów pod wieloma względami, które z całą pewnością no, ułatwią koncernom zajmującym się produkcją tak zwanej zielonej energii działalność w Polsce, zwalniając je z licznych obowiązków. Panie Kamilu, w pana ocenie, czy ta... No, czy to pójście na rękę z całą pewnością właśnie producentom odnawialnych źródeł energii można wiązać z wpływem lobbingu? Moim zdaniem jest to bardzo wysoce prawdopodobne. Tak? Chodzi o to, że ta ustawa jest to, że ten projekt ustawy już obecnie trochę tam zmieniony, ale w pierwotnym kształcie projekt ustawy przewidywał bardzo dużo rozwiązań, które no, wymagały wiedzy eksperckiej, szerokiej wiedzy eksperckiej. Takie ustawy są pisane często przez wielu ekspertów, to jest wiele miesięcy pisania. To nie jest tak, że tam ktoś sobie wieczorem usiądzie i tak lekko znając temat napisze taką ustawę. Tak? Więc najprawdopodobniej ci eksperci byli. Pytanie, skąd się oni wzięli? No, z tego co wiem, ugrupowania polityczne nie dysponują taką rzeszą ekspertów, tak oni czasami oczywiście ta współpraca jest, ale jest ona pobieżna. No i to właśnie taka ciekawostka, tak, że jeden z ekspertów właśnie tej Polski 2050, tak, jego żona jest dyrektorem w jednej duńskiej firmie produkującej właśnie turbiny wiatrowe, więc to jest takie no, trochę takie no, no, co za przypadek by się rzekło, tak? Kolejną kwestią jest także jest to, że no, wnioskodawca tego projektu, pani poseł Helik-Kłoska, nie chce podawać autora tego projektu. To mówi tylko enigmatycznie, że tam konsultowała to z ekspertami. Więc to też się wydaje, to już takie wzbudza pewne podejrzenia.
No tam pójdzie tam doszło jakieś tam stwierdziła, że dostała w ogóle tam ustawę od Borysa Budki z Koalicji Obywatelskiej, więc to też już takie kolejne jakby to są różne informacje. No, sprawa na pewno wymaga zbadania. Obecnie prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. No, oczywiście lobbying jako taki nie jest zakazany, natomiast pytanie, czy doszło czy do firmowania tej ustawy doszło w granicach prawa, czy też zostały pewne jakby normy przekroczone. Pytanie też, czyje interesy reprezentują w takim razie pomysłodawcy tego projektu. No ale mówimy o tej wstępnej wersji, a jak wiemy, panie Kamilu, pojawiła się autopoprawka tak zwana, czyli ten projekt w jakimś sensie przedefiniowano. Co się zmieniło w tym nowym projekcie? Co te zmiany, które inicjatorzy tej ustawy wprowadzili, zmieniają? Przede wszystkim wykreślono całą materię dotyczącą elektrowni wiatrowych. Oczywiście tam większość parlamentarna zapowiada, że będzie później składać nowy projekt ustawy w tej materii, więc temat może nie do końca jakby wygasł, ale obecnie można powiedzieć, że się poniekąd trochę przyznali do błędu, także tutaj chcieli w ustawie dotyczącej całkiem innej materii przepychać na szybko przepisy poniekąd kontrowersyjne. Chcieli, właśnie o to chodzi, żeby przepchnąć te przepisy, żeby nie było bez konsultacji publicznych, bez uniemożliwiając wypowiedzenie się formalnie różnym organizacjom pozarządowym. Tylko od razu kierując już na ścieżkę sejmową tenże projekt. Tak? I to też wydaje się takie trochę niepokojące, że w bardzo jakby istotnej dla przeciętnych obywateli sprawie, jakim są wysokie ceny prądu, wprowadzono takie rozwiązania na ich niekorzyść. I to na pewno nie jest jakiś przypadek, tylko to jest zbyt szeroki jest ten zakres, żeby stwierdzić tutaj, że było to tylko przypadkowe rozwiązanie. W mojej ocenie to było niepokojące z tego powodu, że to wywierałoby presję na prezydenta, który by obawiał się zawetować ustawę, żeby nie popaść jakby w niełaskę, tak jak to się określa. Tak. I panie Kamilu, jeszcze przejdźmy do takiej jednej kontrowersji na koniec, która się pojawiła. Część komentatorów donosiła, że ten przedstawiony projekt ustawy pozwala na sprowadzanie do Polski i budowanie w Polsce elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem używanych części z Niemiec, mówiąc kolokwialnie, jakichś zużytych szrotu, tak? Że te, które wiatraki, które miano było nas budować, mogłyby służyć za taki rynek dla części już wykorzystanych w działalności tych elektrowni wiatrowych na Zachodzie. Jak to wygląda? Czy to jest rzeczywiście kolejne zagrożenie, które ten projekt za sobą niósł, czy niesie? Znaczy tak, no ten projekt przewidywał możliwość instalowania tych turbin wiatrowych, które nie mogły być starsze niż 4 lata od produkcji, tak? Z tego, co tak mi się udało ustalić, obecne prawo nie przewiduje tutaj ograniczeń w tej materii, więc tutaj niekoniecznie takie wnioski mogłyby się nasuwać, że zaraz by używane turbiny byłyby sprowadzane. Chociaż no, zawsze jakaś możliwość jest, tak, że ktoś będzie chciał zaoszczędzić i ten, ale no nie wydaje mi się, żeby to byłoby jakby celowe, tak, i przede wszystkim też celowe pod względem ekonomicznym sprowadzanie używanych turbin, które za niedługo by trzeba było utylizować.
I Pani Kamilu, na sam koniec takie podsumowujące pytanie. Czy ten projekt, który... Jaki będzie dalszy los tego projektu, który wywołał tak wiele kontrowersji, tak rozgrzał polskie życie publiczne? Jak Pan przewiduje? Co teraz nas czeka, jeśli chodzi o jego procedowanie? Tak, no to koalicja, że większość parlamentarna zapowiedziała, że projekt dotyczący elektrowni wiatrowych będzie procedowany oddzielnie, więc właśnie tutaj wykreśliła te przepisy w ustawie dotyczące mrożenia cen energii. Natomiast należy się spodziewać, że ten projekt wróci, że pytanie, czy w takim kształcie, jaki był przewidziany dotychczas, czy będzie zmieniony. Ja sądzę, że większość parlamentarna będzie chciała wprowadzić jakieś poprawki, szczególnie w tych punktach najbardziej kontrowersyjnych, ponieważ no, nie chcą odgrzewać kotleta, który no, realnie im zaszkodził. Jakie będą to poprawki? No, to już oni wiedzą, może też Pan Bóg oczywiście, ale no, niewątpliwie będziemy monitorować sytuację. Zapowiedziana jest oczywiście też ścieżka rządowa, czyli to będzie w rządowym procesie legislacyjnym, to ułatwia tym organizacjom pozarządowych składanie różnych opinii na ten temat, jest to wszystko upubliczniane, bardziej transparentne, tak? I jest dłuższy proces zazwyczaj procedowania takich projektów. Z całą pewnością ta dyskusja o ochronie interesu obywateli wobec budowy odnawialnych źródeł energii jest przed nami, biorąc pod uwagę tę walkę z tradycyjnymi źródłami, z tradycyjnymi elektrowniami, z którą mamy do czynienia. Z pewnością w takim razie tych kontrowersji i takich dylematów więcej w przyszłości. Na ten moment ja panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, panie Kamilu. Dziękuję wzajemnie. I dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Szczęść Boże.